Cześć, maleczko! Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Squido i to jest 98 odcinek sezonu drugiego dziennika z Minecraft, na który serdecznie was zapraszam. W dzisiejszym odcinku rozpoczniemy sobie od wydobywania piasku, od kopania, od zbierania. No i w tym celu muszę przywołać wagonik. Muszę tutaj kliknąć. I aż trzy się tutaj te wagoniki ogarnęły, coś dziwnie, dobra. Nieważne, mam nadzieję, że to się jakoś tam naprawi samo. Chociaż pewnie tak nie będzie. No cóż, ten system również ma wady. Natomiast lecimy w tym momencie już na pustynię. Będzie to w przyspieszonym tempie i myślę, że będzie to naprawdę spoko rozwiązanie. Witam wszystkich widzów, witam wszystkich wiernych fanów. Wyciągamy sobie szkło, które dzisiaj będzie nam potrzebne do budowy tej epickiej bazy Delta. A projektów było kilka, był również taki kołowy, bardzo, bardzo fajny, tylko doszedłem do wniosku, że on będzie za mały. A my nie chcemy takiej małej bazy, chcemy ogromną. Niestety dlatego ten projekt odpadł z całej tej wielkiej listy, jaką miałem. Lecimy sobie teraz samolotem, czy pociągiem, czy chodzimy się przespać. Kolejką lecimy właśnie do miejsca, gdzie mamy bazę Delta. Perły są dzisiaj bardzo ważne. Skrzynki też sobie zostawimy, bo one też są bardzo ważne, ale najważniejsze z tych wszystkich rzeczy to chyba jednak dziwne, naprawdę dziwne rzeczy się dzieją z tą kolejką. O kurde, tam mi właśnie został wagonik, nie? Ach, ale wszystko zrąbałem, nie?
Dobra, mniejsza z tym. Chyba ani nie zniknie, a jak zniknie, to trudno. Się cała ta kolejka zepsuła. Nie wiem dlaczego. Nie mam totalnie pojęcia żadnego. Moim zdaniem, no to to był najlepszy system kolejek i nie wiem, co się z nim dzieje. Trzeba będzie go przetestować. Ale jak na razie nie mamy czasu, bo jesteśmy zajęci budową. I to budową nie byle czego, bo bazy Delta. Tak, jeżeli chodzi o rozmiary, ja to muszę sobie pomierzyć wszystko, jak to chcę, aby wyglądało. Także najpierw jakieś mierzenie, najpierw jakiś mniej więcej środek ustalimy, mniej więcej środek, bo to nie ma naprawdę znaczenia. Mniej więcej środek to będzie gdzieś tu, tak mi się wydaje. Jak na to patrzę, że to też nie będzie jakieś tam wielkie, tylko takie jak sobie zaplanowałem w tym projekcie. Oj. Ojej, to może faktycznie on to zrobił takie kołowe. Bo tu nie ma tak dużo miejsca, ale... Dobra, chodźmy ponad powierzchnię. Nie ma aż tak dużo, ale trochę jest. Trochę jest, to znaczy tak. Musimy sobie to zmierzyć. Ile jest w ogóle od powierzchni? Od powierzchni, czyli od tego miejsca 61 jest. Do... 55, to mamy 6. 6, tak więc 6. 6 będzie w dół. To jest już całkiem nieźle. Nie ma tragedii. Natomiast jeżeli chodzi o rozmiary, bo to będzie raczej taki kwadrat. Tak. Raczej taki kwadrat albo koło. Zróbmy sobie może koło. No to patrzę, że tu nie ma aż tak dużo miejsca. Że to nie jest to aż tak wielkie, jak mi się wydawało, że chcę zrobić to wielkie, ale to nie jest aż tak bardzo wielkie. Jakbym sobie zrobił koło z 6, nie, no to i tak to by było za małe. Musiałbym sobie zrobić takie może podwójne koło. Tak, jestem ciekawy, nigdy tego nie robiłem. Nigdy. Poważnie mówię, że nigdy tego nie robiłem, ale... Ale no spróbujmy. Tak, środek robimy sobie. Ja to od razu będę wypełniać piaskiem. Wyjaśnię wam dlaczego. Dlatego, że nie chcę mieć później takich problemów z odwadnianiem tego. Także przynajmniej tutaj te główne części środkowe będą wypełnione piaskiem, aby mieć to w miarę już odwodnione. Tak więc zakładamy, że to jest sam środek. Zobaczymy z góry, jak to wygląda. Jest środek? No jest. Jest taki dobry środek. Podwójne koło. Ach, dobra. Nie wiem, jak to w sumie będzie wyglądać. Bo nigdy takich rzeczy nie robiłem, ale... Mniej więcej sobie mogę wyobrazić. Spróbujemy. Nie wiem, ile tego piasku mam w ogóle. Czy mi wystarczy? Tak, mam dużo piasku, powinno mi wystarczyć. Ja się chyba z wami rozłączę, ponieważ nie chcę tak marnować czasu na odcinku, a to będzie trwało naprawdę wieki, godziny. No, naprawdę dziesiątki minut, o ile nie godzin. Tak więc do zobaczonka i widzimy się już po drugiej stronie bazy, która zostanie zrobiona w tym przyspieszonym tempie, mam nadzieję.
kilkadziesiąt minut później, witam was bardzo serdecznie i skończyliśmy właściwie budować całą tą kopułę bazy Delta. Jest ona bardzo okrągła, ale to bardzo, bardzo okrągła. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Nie wiem, czy tam bliżej podpłyniemy, chyba tak, chyba możemy sobie tam bliżej podpłynąć, nie wiem czym, ale tam YOLO, nie? Jest naprawdę najokrąglejszą bazą, jaką zrobiłem, ponieważ ta, która była w serii wakacje z Minecraft, to była trochę taka bardziej piramida niż taka okrągła baza. Zobaczcie sobie, ta jest tutaj bardzo okrągła. Jedyne, co musimy jeszcze zrobić, to jest tak naprawdę trzeba zrobić podłogę w niej, no i to jest wszystko. Nie jest aż tak mała, jak mi się wydawało, że będzie, bo zrobiłem tutaj podwójne takie koło. Nie było to proste, miałem trochę z tym problemów, aby to ładnie zrobić. Natomiast udało się. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Wszędzie to jest właśnie symetryczne i w ogóle miałem trochę z tym pracy, ale myślę, że było warto. Zabierzmy sobie jeszcze trochę surowców, aby wypełnić tutaj całą tą podłogę, czy ten, to się mówi, chwilka. Brakuje mi tego słowa, nie? Dno. To jest dno. No właśnie. Dobra, tylko trzeba to fajnie stawiać. Tego jest tutaj dużo, więc może to sobie daruję w tym już odcinku, bo i tak sporo zbudowaliśmy. A trzeba będzie jeszcze sporo zrobić, jeżeli chodzi o dno tutaj. Niestety w całej tej bazie, no to trzeba będzie to wykopać, coś tam fajnego wstawić, jakieś może wzorki. Coś tam jeszcze umieścić ciekawego. Wiadomo, żeby jakoś to było, jakoś to wyglądało. Nie było to takie zwykłe. No bo mamy fajną bazę, to chcemy, żeby była fajna, prawda? Nie chcemy jej tak zepsuć. Dlatego ja zrobiłem swoją robotę, zrobiłem ją genialnie. I teraz czekam na komentarze, piszcie właśnie w komentarzach, co tam umieścić w tej bazie, jakie tam rzeczy umieścić. Co tam może być właściwie. Jeżeli ktoś chciałby się nauczyć, jak takie koła robić, to mogę o tym zrobić poradnik, bo naprawdę trochę to nad tym ogarniałem, jak takie koła robić. I ogólnie seria poradników powinna się już tak na dniach pojawiać regularnie. Naprawdę powinno tam być przepicko. Różne ciekawe rzeczy właśnie tam będą, jakieś ciekawostki. Wszystko, czego możecie się tylko spodziewać, to tam będzie. Mamy tutaj bazę Delta. Jeszcze ona w ogóle nie jest skończona ani trochę. Natomiast jakoś musi się fajnie prezentować. No, już prawie skończyliśmy układać ten piasek, także będzie koniec odcinka akurat. Myślę, że nie będzie za długi. Ja to muszę jeszcze wszystko pomontować. Aj, brakuje powietrza. I tak gram na peaceful, także YOLO. No. Buduję, to mogę sobie grać na peaceful, takie zasady. No i kończymy w tej chwili. Pamiętajcie o tym, aby klikać łapki w górę. Klikajcie też magiczny dzwoneczek, czyli subskrybujcie. I do zobaczenia już w kolejnych filmach, w których to
Będziemy robić naprawdę ciekawe rzeczy. Tak więc do zobaczenia. Trzymajcie się. No i pozdrawiam was. Na razie. Pa i cześć.